Jeżeli miałbym wybrać jedno, jedyne zioło, które stosowałbym w zapaleniu dróg moczowych i nerek, to ja wybrałbym nawłocz pospolitą, bo ma najszersze spektrum działania w mojej ocenie. Poza tym bardzo ładnie się nazywa po łacinie, bo solidaginis virga aure. Mimozami jesień się zaczyna. Złotawa, krucha i miła. Tak śpiewał Czesław Niemen, wykorzystując poezję Juliana Tuwima. Te mimozy to powszechnie znane na Włocie, wszędobylskie na bezdrożach i ruderach. Te, które wykorzystujemy najczęściej, to nawłoć kanadyjska lub nawłoć późna, przywleczone do nas z Ameryki Północnej już w XVII wieku. Rozsiewają się swobodnie, nieprzycinane i królują pod płotami w sierpniu i wrześniu. Ziele Matki Bożej, złota dziewica, złota rózga, tak w nomenklaturze ludowej mówi się o nawłociach, które dodawane są do bukietów na święto Matki Bożkiej Zielnej 15 sierpnia i święcone w naszych kościołach. Trzeba powiedzieć, że nawłoć ze względu na swoją barwę pięknie kontrastuje z zielenią naturalnych naszych roślin i z kolorowymi kwiatami znajdującymi się w bukietach. Stąd tak chętnie dodawana jest do kompozycji florystycznych. Nawłoć należy do rodziny Asteracy złożone, ma kwiatostany zebrane wiechy, kwiatostany typu koszyczek. Ta nawłoć kanadyjska i ta nawłoć późna to właśnie typowa wiecha. Natomiast nasza rodzina, nawłoć pospolita wykorzystywana w ziołolecznictwie, bardzo często jest mylona z dziurawcem. Osiąga rozmiary niższe do metra, podczas kiedy te nawłocie rosną do 3 metrów wysokości. Troszeczkę różnią się liściami, łodygą, pędami, owłosieniem na tych pędach, ale to już specyficzne cechy botaniczne. Nawłoć pospolita wygląda niepospolicie, bo jest to bardzo dekoracyjne zioło, ale nas nie interesuje dekoracja, wygląda, nas interesuje działanie terapeutyczne. Nawłoć działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie oraz moczopędnie, a także rozkurczowo. I ten cały konglomerat tych działań powoduje, iż jest to znakomity surowiec, który wypędzi bakterie z naszych dróg moczowych. A jak będzie mało bakterii, to będzie też mniejsza tendencja do tworzenia się kamieni, bo kamienie tworzą się czasami na konglomeratach bakteryjnych. Kolejna sprawa, infekcje dróg moczowych, ale jeszcze jest jedna kwestia, którą podkreślał profesor Ożarowski. Profesor Ożarowski mówił, nawłoć nadaje się nawet do leczenia zapalenia kłębuszków nerkowych. To jest rzadkie schorzenie, ale bardzo ciężkie do leczenia i bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Nawłoć to także surowiec o działaniu odtruwającym, bo przecież stymuluje odtruwającą funkcję nerek. No, odtruwanie jest modne, a któż najlepiej powinien się odtruwać? Otóż powinni się odtruwać palacze, osoby pracujące w środowiskach, gdzie mamy dużo substancji toksycznych, ale także osoby, które chorują na przykład na choroby skóry, choroby reumatyczne. To są wszystko choroby i sytuacji, których należy stosować działo odtruwające. Pamiętajmy, my musimy się odtruwać poprzez stymulację pracy wątroby, ale także przez stymulację wydalania poprzez to, co robi nawłoć. Trzeba też pamiętać o jeszcze jednej własności nawłoci. Otóż ona działa podobnie jak najczęściej stosowane obecnie przy nadciśnieniu leki. Mianowicie hamuje aktywność angiotensyny, takiego hormonu, który powoduje obkurczanie naczyń krwionośnych, więc ona może również obniżać ciśnienie tętnicze krwi. Możemy zauważyć właśnie tutaj, na tej pięknej nawłoci, że jest ona rośliną miododajną. Obok mojego ucha bzyczą pszczoły. Proszę Państwa,
Nawłoć, jak powiedziałem, ma własności przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, a więc wykorzystywane jest również w leczeniu stanów zapalnych przewodu pokarmowego, zwłaszcza żołądka i dwunastnicy. Może być używana również zewnętrznie do okładów, tradycyjnie stosowanych w medycynie ludowej na czyraki, robiono z niej okłady. Tak więc wykorzystywana jest nie tylko w nerkach, ale też w innych częściach naszego ciała. Nawłoć stosunkowo późno zaistniała w świadomości dawnych mieszkańców wsi Beskidzkiej. A stało się tak dlatego, że nie jest to roślina tutejsza. Przywędrowała z Europy Zachodniej stosunkowo późno, bo gdzieś na przełomie XVIII wieku. Jeśli chodzi o jej znaczenie, to przede wszystkim ona zapowiada jesień. Więc jest to ostatnia roślina, która kwitnie na polskich łąkach, na beskidzkich łąkach. Zauważono tą właściwość i jeżeli kobiety nie znalazły swojego wybranka, swojego księcia ze snów, no to udawały się na łąkę, zbierały nawłoć, którą nazywano również krzewem Najświętszej Maryi Panienki. Kwiaty te ułożone w izbie, czy też nawet ułożone pod poduszką, miały magiczne znaczenie, aby zapewnić jeszcze możliwość poznania odpowiedniego kandydata na męża. W zasadzie dawniej na wsi wszystkie mariaże kojarzono w okresie letnim, a więc widzimy, że nawłoć, czy też w zasadzie krzew Najświętszej Maryi Panienki jest zielem ostatniej szansy. Nawłoć najczęściej stosuje się w chorobach nerek i dróg moczowych. I tutaj dobrze ją zestawić z liściem brzozy, z pokrzywą, mniszkiem, krwawnikiem, skrzypem. Takie połączenie to jest skuteczna recepta na infekcje dróg moczowych. Ale to może być także skuteczna recepta na kamicę w drogach moczowych tworzącą się, a również na zapalenie kłębków nerkowych, bo jak powiedziałem już wcześniej, pan profesor Ożarowski bardzo to rekomendował w tym kierunku. My zastosowaliśmy właśnie taki preparat, taki lek roślinny z nawłocią i z innymi tymi wymienionymi surowcami w przypadku niewydolności nerek u pacjentów, którzy już zakwalifikowani byli do dializy. I okazuje się, że czasami kilka lat można było z tą dializą zwlec, bo te nerki jednak podjęły troszkę pracę i na tyle dużo, że można było z dializy przynajmniej na jakiś okres zrezygnować. Jeżeli chcemy stosować nawłoć jako środek dezynfekcyjny, przeciwzapalny, ułatwiający gojenie, wtedy dobrze go połączyć z rumiankiem, szałwią, nagietkiem i takie połączenie dobrze nadaje się do leczenia chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza żołądka i dwunastnicy, ale także do płukania jamy ustnej w stanach zapalnych, jak również do robienia okładów na skórę. Tak więc nawłoć to jakiś wykierowany w kierunku tych właśnie chorób układu moczowego surowiec, ale również może działać w innych stronach. Ach, jeszcze bym zapomniał jednej rzeczy. Przecież nawłoć może być używana również na przykład z głogiem, serdecznikiem, kozłkiem i chmielem do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego, że jak już wspomniałem poprzednio, ma aktywność taką farmakologiczną, jak leki zwane blokerami enzymu konwertującego. Solidaginis virga aure, bo tak brzmi łacińska nazwa nawłoci, to ziele bardzo dekoracyjne, więc nadaje się zarówno do bukietów, jak i do leczenia. Tak więc działa wszechstronnie. Głównie jednak na nerki obecnie się go stosuje, ale w przeszłości było stosowane w różnych chorobach. No więc zachęcam Państwa na wycieczkach, które sobie urządzacie w terenie, zebrać trochę tej nawłoci, a może przyda się w przypadku zapalenia pęcherza moczowego. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.